Rozpoczynamy w dolnym lewym rogu na czerwoną Grzegorz Manakomin, zawodnik Teamu Liquid. I z drugiej strony mamy oczywiście Rianga, zawodnika Vitality. Oglądamy oczywiście pierwszy dzień rozgrywek turnieju Homestar Cup 25, jest to grupa A. No i tak jak to zresztą sam Mana mówił, jest to najistotniejszy mecz z punktu widzenia tej grupy, no bo pierwsze, drugie miejsce tylko awansuje z grupy i no nie ukrywajmy, będzie to albo Rianga, albo Clem, albo, i miejmy nadzieję, że tak się może stanie, Mana. Ale żeby Mana wyszedł z tej grupy zamiast Rianga, no to musi wygrać. Musi wziąć i wygrać ten pojedynek i no i oczywiście jeszcze potem z Fiantem, bo to też mogłoby troszeczkę namieszać. Z tej grupy na pewno nie wyjdzie Eon Blue, na pewno nie wyjdzie Hydra, obaj ci zawodnicy no przegrali trzy spotkania z trzech, chociaż no łącznie gramy pięć w grupie, ale na pewno jak już trzy przegrałeś, to nie awansujesz, no bo z grupy sześcioosobowej tylko dwie osoby mogą wyjść do playoffów. No i cóż, no Mana musi wygrać, po prostu musi wziąć i wygrać i będzie dobrze. Tak, Serral na ten turniej nie przybył. On tam siedzi oczywiście w swojej jednostce w Finlandii, dopiero co wygrał duży turniej, jeszcze na pewno no powinniśmy go zobaczyć na Mistrzostwach Świata, chyba że coś tam się dziwnego przydarzy, więc spokojnie, spokojnie. No i poglądajmy też przy okazji, bo już możemy włączyć sobie kamerki z zawodnikami w czerwonej, prawej Mana, no i Rianga w tej niebieskiej. Mam nadzieję, że Mana tutaj właśnie ładnie to rozegram. Powiem wam, że ja z tymi kamerkami to bym jeszcze trochę pokombinował. Ups, znaczy nie to miałem na myśli, żeby je wyłączać. Ale jedna rzecz, kurczę, no. Ale to może potem, może nie teraz. Już były jedne testy na produkcji. Na razie niech będzie tak, jak widzimy. Okej. Dobra. Początek. Spokojna, adeptka przyszła i atakuje SCV-kę. Każde opóźnienie jest ważne, każde opóźnienie będzie korzystne. No i jest jakiś może nawet mały już powód do radości, ponieważ Mana gra Twilight Council. Nie wiem, czy to będzie jakiś Forgate Blink, czy... O, wow. A, okej, dobra, jest druga adeptka. Dobrze, dobrze, dobrze. Okej. Chciałem powiedzieć, że właśnie w otwarciu, gdzie teraz zajmuje tak szybko te... Znaczy stawia tak szybko te trzy orbitale, to Forgate Blink może ma okazję jakoś zaskoczyć przeciwnika. Tutaj jeszcze potencjał na przechwycenie Heliona. Nie. Helion szybko się wycofał. Trochę jest stresik. Trochę jest niepewność. Ale jakby tak wjechał, wskoczył, pierwszego tanka rozwalił ekspresowo. No jest naprawdę potencjał, jeżeli teraz wszystko zainwestuje Mana w atak. A na razie chyba idzie w tym kierunku. Normalnie Forgate Blinka nie gramy w, no, tak jest takim zamysłem, żeby grać defensywnie. Także tak trochę z tego losowego wyboru taktycznego jest duża szansa, że właśnie może Mana trochę przyfarci, łatwo zdobędzie pierwszy punkt, no ale to będzie na razie jeden punkt. Ja bym bardzo chciał, żeby to już weszło. Takie łatwe, przyjemne zwycięstwo na dobry start. Helion się zastanawia, czy może podjechać. Sprawdza, sprawdza, patrzy. Adeptka nasza na szczęście jest w bazie. Ale nie ma innych jednostek, czy to już wzbudza podejrzenia Rianga? Być może. Riang, zobaczcie, robi jeszcze 2 i B. On naprawdę zagrał tak zachłannie, jak tylko się da, więc tak naprawdę ciężko mi wyobrazić sobie lepszy scenariusz dla Many. Żeby ta taktyka po prostu weszła i wygrała. No jedziesz, Mana, zanim Sitchnang się rozstawi. Tutaj timing jest wszystkim, jest ważny. No oczywiście, że skok Tygrysi za Cyklonem. Sitchnang się rozstawia, czy Mana pod niego podejdzie? Chyba jednak nie.
Na razie wycofanie. Riang pięknie uderzył w samo serce stalkerów. W sam środek. Warpin. Agresywny polskiego zawodnika. W bazie rywala. Wszystko widzi Riang. No i teraz skok tygrysi. Czy już teraz Mana chce to zrobić, czy to nie jest za wcześnie? Nie, tylko cyklona i myślę, że to dobra decyzja. Trzecia baza Koreańczyka chce uciec, ale ona tu będzie płonąć i... No i w sumie to chyba ją straci. Coś cudownego, coś cudownego. Riang jeszcze na supply block. Fantastycznie. Tylko pytanie, czy Mana może w ten sposób już łatwo wygrać. Zeloty idą przodem, żeby ściągnąć na siebie salwę Siege Tanków. Na lewą stronę. Nie, tędy. Bardziej prawą jednak się rzucił. Siege Tank zniszczony, jeden drugi, ale jeszcze jednego ma z tyłu Riang. Niestety stalkery będą padać, ale na szczęście dużo więcej strat po stronie Koreańczyka. Mana odskakuje od Siege Tanka. Riang go składa, podchodzi. No, no wyszło tak, jak sobie wymarzyłem. Taki sobie wymarzyłem ten atak. Fantastycznie Mana. Trochę szczęścia, trochę może przypadku, ale na szczęście no wykorzysta tę okazję, co się nie zdarza też tak zawsze Protossom. Jest kapitalnie. Riang nie ma ekonomii, nie ma sił, nie ma żadnej perspektywy. No i Grzegorz ma na gra wygrana, idzie jak po swoje. Jak widać, Riang mądrze wycelował w stalkery zamiast w zelotę Siege Tankiem, ale to i tak nic nie da, nawet ze steampakiem, choćby bardzo chciał. Jeszcze ładna żonglerka. No ta kontrola Many po pierwszej mapie z Klemem ewidentnie się poprawiła. I cudownie, i fantastycznie. Także oby tak dalej Mana. Czekamy na już taki ostatni skok zwycięstwa. Jest trzecia baza, jest szarża oczywiście zakolejkowana i tak dalej, i tak dalej. No i czekamy na GG. Riang w końcu musi się poddać, no bo już nie ma sensu. Poprawnie Mana go męczy. I skok w tanka to... Kwestia czasu, ale tak naprawdę dobrze się zachowuje Mana, nie powinien tak na siłę, skoro nie musi. No i jedziemy. Czy nie? Nie, jeszcze nie. Jeszcze poczekam na kolejne stalkery, niszczy koszary. Riang oczywiście patrzy jak jeleń w reflektor. Co on może? On nic nie może już. I dojazd do końca. Jeszcze chwileczka, jeszcze sekunda mikro, ale i tak mapa przesądzona, no i brawo. Bardzo ładnie Mana. Idealnie wyszło. Muszę tu zrobić jedną rzecz, żeby to jeszcze ładniej nam wyglądało. I zaczynamy mapę numer 2, jest to oczywiście Oceanborn w dolnym prawym rogu na czerwono Mana. I na niebiesko w górnym lewym rogu mapy Oceanborn mamy Rianga. Miejmy nadzieję, że będzie to szczęśliwie udane oczywiście spotkanie. No zaczął tak dobrze jak tylko mógł. Fantastycznie Mana. Ja tak zazwyczaj patrzę na takie detale jak kontrola jednostek i tutaj na szczęście właśnie to nie zawodzi. Jest naprawdę bardzo dobra kontrola Many. Chyba jakiś dobry dzień, jakieś dobre wyczucie, skill rośnie. Bo naprawdę żonglerka stalkerami była prawidłowa, kiedy miał skoczyć to wskakiwał. Chociaż też tak trochę po swojemu to robił, trzeba przyznać, tak na patencie, ale bardzo ważne jest to, że gdy się zblinkujemy ofensywnie stalkerami, wyłapiemy jakiś cel, na przykład Siege Tanka, to potem od razu należy po tym blinku w zasadzie ranne stalkery podnosić i ratować warpizmem. I robił to wszystko Mana. Trochę to pracy wymaga i no i nie jest proste, ale efekt był dokładnie taki, jaki chcieliśmy. Dwie rafinerie zagrane przez Rianga. No to może być taka trochę bardziej techniczna forma otwarcia Koreańczyka. Już chyba nie będzie taki zachłanny. Ciekawe, czy Mana teraz właśnie postawi na Stargate'a i na to, co zagrało z Klemem na mapie Crimson Court. Tam świetnie zagrał właśnie styl z... No z użyciem właśnie Kolosów i Feniksów. Ekspansja jest, wszystko jest. Tutaj taka barykada antyreaperowa.
Tak, widzimy, jak się samo rozwala po prostu. I trochę liczyłem na to, że właśnie mana postawi na Stargate'a. Kiedyś to bym się tak, szczerze mówiąc, bał, że wiecie, zrobi Oracle, łatwo ją straci, będzie słaby początek, ale dzisiaj jakiś jestem spokojniejszy o tę kontrolę. Ale zobaczymy. O, ciekawe, przeskoczył do pierwszej bazy, tutaj można zniszczyć SCV, która budowała Starporta i tak też się dzieje, no ale Cyklon. No i niestety adeptka jednak ostatecznie pada, ale no nie była to zła adeptka. Polanderek, mega dziękuję za dwie ciąże łącznie. Mam dziwny trochę ten początek, ale korzystny. Korzystny dla many. Oracle niszczy parę SCV, bo jestem przyzwyczajony, że to Protossi tracą robotników na początku gry. Arjang tymczasem zrzucił tutaj dwie miny. Ja wiem, co on robi, bo on chce oczywiście zachęcić, żeby Oracle bądź Feniksy tutaj wleciały w te miny. To jest taka próba przyciągnięcia przeciwnika. No i niestety, ale mana nadzieje się na jedną minę, ale jest też mina numer dwa i mana na szczęście myślę, że ją zauważył. Ale mana. No, bronimy. O, dobrze. Bardzo dobrze. Wszystko ogarnięte. No, naprawdę dzisiaj mana dobrze gra. Przepraszam za to zaskoczenie w moim głosie, ale... No, zazwyczaj te początki nie były tak dokładnie, tak dobrze wykonywane w ostatnich miesiącach i... W sumie mega mnie to cieszy, że... Naprawdę jest git. Jest super. Jest tak, jak być powinno. Tak, jakby trenował. To się da wygrać i pozycja Polaka naprawdę wygląda obiecująco. Raven zagrany przez Rianga, chyba poleci przy krawędzi. Jakby tak przypadkiem ta Oracle poleciała w górę, przypadkiem zauważyła Ravena, potem przypadkiem Feniksy zniszczyły tego Ravena, byłoby no genialnie. Ale chyba niekoniecznie tak się stanie. No i trochę oberwał po ekonomii nasz dowodnik, niestety. 8 probek. No, może nie ma tragedii, ale też na pewno nie jest dobrze. Chociaż sytuacja rażąco może się poprawić, jeżeli teraz by mana coś tam powyłapywał Feniksami, adeptkami, ale no, siły Rianga są obecne
wszędzie. A, i teraz jeszcze Feniksa stracił. No coś tam też niby nie jest mana. Ale my byśmy chcieli więcej. Zaczyna się warpowanie już zelotów. On ma szarże? Ua, on nie ma szarży jeszcze opracowanej. No mana, mana. Trochę wolno. Chyba, że to ma być jakiś atak jeszcze przed szarżą z Fenix. Ej, to mi się nawet wstępnie podoba. Ale no niestety tanki są porozstawiane tutaj. Mana widzi tylko jednego. Chyba, żeby jakoś tak dobrze wlecieć, ale niestety tutaj też jest turret. Więc trochę to utrudni manewry. Mana sporo widzi. Dwa immortale nieco bardziej przodem. Ale nie sposób chyba to ukąsić, no. Chyba, że mana chce zaryzykować z trzema kolosami takie uderzenie. Martwi mnie, że dalej szarża nie jest opracowywana. Lekkie obicie. Czy mana chciał wlecieć od pleców te tanki? Bo trochę o tym myślałem wcześniej, ale nie sądziłem, że to zrobią. Naprawdę to robi! Wariat szalony! I warpism leci, ale jest jeszcze trochę daleko. Kolosy atakują, nadal wszystkie trzy... O Jezu, ale to są trzy tanki. Nie, 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 nie. Znaczy, doceniam, szanuję, ale niestety nie wyszło. Tak jakbyśmy chcieli. Ładna żonglerka Grzegorza. No, naprawdę, ładne mikro ma ostatnio mana. Naprawdę ładne. Ale wielka szkoda, że ten manewr nie był trochę lepszy. Może od dołu trzeba było podlecieć, chociaż tam od pleców. Ja pomyślałem dokładnie o tym samym, zaraz i tak nikt mi nie uwierzy, ale myślałem dokładnie o takim samym manewrze co mana, ale pomyślałem, że nie, no za daleko. Za dużo, no trzeba przebyć tymi Feniksami przestrzeni, Riang to zobaczy i się ustawi i będzie słabo. No i w sumie trochę słabo było, ale na pewno nie jest tragicznie, jeszcze da się to wygrać. Mana ma trochę większe straty. Czwartą bazę stawia Polak, rozwija się, szarża dopiero teraz grana, no właśnie. Gdyby ta szarża była, ciekawe jakby wyglądało to. Mana też bez blinka, więc musi tak stalkerami po prostu podchodzić i się bronić. No to jest bardzo złe. To jest to, to mi się nie podobało. Strata warpizma z zawartością. Riang po prostu wiedział co, gdzie i się dobrze ustawił. No i teraz rozkręca się Koreańczyk. Cwanie postawił sensor tower, więc to trochę też odstrasza protosów, bo jeżeli Teran wie, że tutaj jesteś, no to... to się może dobrze przygotować do obrony. Mamy też w końcu Forge w użytku. No i ten desant, jaki teoretycznie robił Riang, jak widać się cofa, przerzut na drugą stronę mapy być może, czy wszystko od frontu. To jest niebezpieczny potencjalny push, te tanki, wikingi, ghosty też będą, wszystko będzie. Bardzo ładny rozwój Grzegorza. Jedyny mankament to tutaj oczywiście kwestia ulepszeń. Riang widzę, że maksymalna defensywna postawa na tankach, na ghostach. Po prostu siedzi w bazie. Tak jakby trochę na zergę grał. No zobaczmy, czy to stworzy tyle przestrzeni, tyle czasu manie, żeby się właśnie odrodzić. Blink Dark Templary. No dobrze, dobrze, dobrze. Mana uznał, że okej, pograjmy te makro. Spróbujmy dłuższego scenariusza. Bardzo spokojna gra. Taki symulator defensywy urządził sobie Teran. Nawet jednego większego wyjścia na mapę nie zrobił, ale no, w jego przypadku to pewnie były same
słuszne decyzje. Skanuję. Ciężki temat, ciężki. Bardzo ciężki. Ana jest atakowana i to na tyle sprytnie, że... O nie, i tutaj te forże można rozwalić, tam przynajmniej ulepszenia nie są na dalekim etapie ukończenia. Ona właśnie skończył 2-1. Tutaj jeszcze recall polskiego zawodnika, żeby obronić Nexus, ale... O, i czy on się obroni w swojej bazie? Trzy Dark Templary jeszcze są przyzywane. One pomogą. Ale czy nie pomogą za późno? Scan niestety wykrywa Dark Templary. Nie wiem czemu to był wolny warpin w takiej lokalizacji. Okej, okay, tu się Mana obronił, ale niestety w pierwszej bazie straty były, są i będą, bo ani Kolosa, ani jakiegoś Disruptora, nic nie ma. Tylko zlot. Ajajajajajajaj. Podoba mi się perspektywa karierów, bo chyba myśli o pójściu w ich kierunku Mana. Boże, czemu on stąd wyszedł z Stalkerami? O, gubi się niestety Mana. Gubi się aż za bardzo. Jakieś lekkie przegrupowanie. Może chce wymusić jakąś batalię na froncie. Okej, okay, obroni się. Straty za nami, ale... Riang się znowu rozkręca. Ma 3-2 kontra 2-1. Świetne ulepszenia dla Terana. No i teraz dużo zależy od Disruptorów. Bardzo dużo. Nice, te niektóre kulki trafiają dużo lepiej niż powinny. 19 próbek straconych, aczkolwiek ekonomia Many nie wygląda tragicznie. Okej. Okay. Myślałem, że ze spokojem teraz chwilę pograją, ale nic z tych rzeczy. Ana rozwalił bazę Riangowi. Riang teraz leci z kontratakiem. Niestety recall jest trochę późny i leci do naturala. Okej. Okay. A jak szkoda, że Robo Facility też stracone, bo to ważne jednostki. Tutaj przecież są grane cały czas. No kula, halo! A, jest spóźniona. I tutaj też z Nexusa stracił właśnie mana. No fatalnie, że to się wszystko spóźniło. Ana by chciał więcej, no. Nie widzę tej perspektywy zupełnie. W tym momencie Mana ma tak jakby trzy bazy. Z czego w drugiej i pierwszej to w zasadzie za wiele nie zbiera, tylko tutaj jest jakieś wydobycie. Może spróbuję się odbudować. Tutaj też taki Nexus byłby niezły. Ale tak naprawdę to on musi chyba, no, jakiś atak wyprowadzić. Tylko weź i zrób. Jak tylko wyjdzie na mapę, to pewnie Riang mu wejdzie do bazy, po to ma te wszystkie skromne oddziały gdzieś porozstawiane po mapie. Kuleczki. W was nadzieja. Byle nie w zlot. No musi trafiać mana, dobra, niektóre kule... O, no. Ej, ale halo, tu jest jako flonka. Jak w plecy wjechał Riang z byczka. No i niestety, ale porobił. No jak nie ma Disruptorów, to nie ma szans. Szkoda. No zaraz dojdzie prawdopodobnie do wyrównania, no bo mana już nie ma wydajnej kompozycji. Jeszcze jest cały czas w plecy w ulepszeniach, więc no zaloty po prostu nie działają. Nie ma szans. Jeszcze EMP dorzuca Riang, żeby mieć pewność wygranej, albo przynajmniej dobrej wymiany z zlotami. No i sami widzicie, jednostki trańskie praktycznie nie znikają. Szkoda, no. Dożył do całkiem zaawansowanego etapu mana.
ale nie dało się tego ugrać. GG. Ale Wixa w tej playliście. Trudna playlista tak zwana, trudna twórczość. Szkoda, szkoda, kurczę, no. Słaba mapa. No, mogłaby być lepsza. Kurczę, jakby ten atak z kolosami, z Feniksami tam na trzecią bazę Rianga trochę był lepszy, to... Może Mana już by tam nawet wygrał. Ale nam się trafiło. Najważniejsza mapa w zasadzie w tej grupie i... I właśnie już trzecia. Let's go. W dolnym prawym rogu Grzegorz Mana Komincz i w górnym lewym Riang z Teamu Vitality. Bardzo, bardzo, bardzo trudno będzie wygrać tę mapę. Jak zresztą każdą. Na pewno idealnie jakby się trafił taki scenariusz, że mamy banalne wygranko jak na pierwszej mapie. No to to jest, dla takich chwil się żyje. Ale nawet na tej drugiej właśnie nie szło najgorzej. Tylko chwila nieuwagi, akurat teraz znalazł idealną ścieżkę do bazy i... No i potem tam za długo, za dobrze się wymieniał. Link do turnieju. Oho, tu jakieś dziwne strony. Nie, nie idziemy w tę stronę. No niestety, musiała ta proba paść już teraz. Szkoda. Zobaczmy, czy jakaś reakcja Many była. A, w sumie żadna. Ajajajaj, decydująca mapa o tym, kto prawdopodobnie awansuje z grupy A. Walka jest między właśnie Maną, Riangiem i Klemem. O, swoją drogą, tutaj też mnie taki jeden meczek ciekawił z tej grupy. O, Fiant ma 1-1 z Hydrą. Czyli obaj urwali mapkę. Ciekawi mnie, kto tam wygra, czy Fiant, czy Hydra. Który z tych młodych zawodników pociśnie. Klem pokonał 2-0 EO na Blue w rundzie czwartej, bo to właśnie oglądamy aktualnie na Homster Cup.
Mam 5 SCV-ek, tak się zastanawiam, czy wszystko idzie zgodnie z planem Mana i chyba można by powiedzieć, że w miarę tak. Ryang planował też u jakiegoś uderzenia, Liberator, no tego się boję, bo widzę, gdzie są Feniksy Many i gdzie jest ten Liberator. No i trochę w takim lekkim szachu jest Mana. Ciekawe, czy on tutaj przyleciał, dlatego że no nie, idealnie poza wizją Many jest ten Liberator, najgorzej. A, widać, że szuka, przeczuwa. O kurczę, gdyby on wiedział, że co, ajajaj, on leci w ogóle gdzieś dalej. Co? Liberator się zaczął cofać? Co się dzieje? Okej, jak Liberator sam wleci w Feniksy, to będę pod wrażeniem. Ale chyba jednak tak się nie stanie. Bardzo ciekawe miejsce dla zaparkowania Liberatora. Mana sam ma ochotę chyba zaatakować, ale tutaj absolutnie nie ma do tego przestrzeni. Ale tak, patrząc na otwarcia, to dobre otwarcie ma Mana. Nie walczy na trzy szybkie command centery. Tutaj są cyklony z marinami, a kolosy na to są wszystko dość dobre. Niestety ten Liberator cały czas niezauważony. Tutaj jeszcze była mina rozwalona dopiero co przez stalkery, także nie jest źle. Na pewno nie jest źle. Dobrze, że ten Liberator teraz nie wleciał, bo teraz jest dla niego najlepsza chwila, żeby zaatakować. Ryang zaraz prawdopodobnie wyda te komendy, jak zobaczy Feniksy w tym miejscu, bo on po prostu nie wie, gdzie one są. Jak się dowie, to będzie wiedział, że to jest dobry moment do ataku. Mana wie, że Ryang siedzi na dwóch bazach, ale też mimo wszystko buduje trzecią. No i to też w sumie widział Mana, więc okej. Niby fajnie, niby dobrze, coś tu się zaczęło, jest ta lawina decyzji, była cisza, spokój, teraz już na pewno nie będzie spokoju, ładnie zniszczony medivac, wylatuje Mana, do jego pierwszej bazy właśnie wylatuje Liberator, tutaj ciekawa pułapka, ale uciekaj Mana, uciekaj. Ajajajajaj, no dobrze, dobrze, uciekł, a jak ten Liberator już zaczyna swoje żniwa zbierać, Mana wychodzi na mapę, tylko pytanie, czy jednak tego recola nie potrzebuje, chyba go właśnie myślał, żeby użyć, ale jednak nie używa, tylko stalkery to obronią, a w rzeczywistości Mana tutaj widzi potencjał. Kilka marinów zamrożonych, to zawsze mniejsza siła ognia, no i Mana czai się do ataku. Feniksami podnieść, może minę, może marudery. No cokolwiek podnoś Mana, te mariny są tak z przodu fatalnie ustawione. Więcej, więcej. Ej, no pięknie jest, Mana. Jak tyś mnie zaimponował w tej chwili. I revelation, revelation, revelation. Dobrze. Wykrywa, jakie są problemy przed nim. Bunkier. O Jezu, żeby tylko się jakoś nie pomylił, niemądrze. Nie wiadomo, czy ma sens tutaj się wpychać. Mana dalej wywiera presję, czuje, że może, ale trzeba by na pewno. Posiłki idą przez mapę, zeloci, jeszcze bez szarży, 10 sekund. Wikingi obijają kolosa, trochę Feniksy. Mana chciałby odpowiedzieć, ale nie do końca może, tak męczy przeciwnika. Żeby wyszedł, żeby się bronił. Ale Ryang jeszcze nie ma ochoty. Obija. Znowu Wikinga Mana, traci Feniksa, ale Wiking jeden też zniszczony. Zagląda do naturala, jest szarża. To bardzo pomoże. Czyżby Ryang planował wyciągnąć SCV? To chyba nawet musi. Fajnie, fajnie, Mana go męczy. Jest trzeci kolos. To jest piękna sprawa, że będą już trzy w momencie walki. Troszeczkę obijany cały czas Polak, ale to samo można powiedzieć o Ryangu. Oj, kolos już zaczyna obrywać po punktach zdrowia. Ryang trochę przyspiesza. Dobrze, bo nie może cały czas zająć trzeciej bazy. Ta presja nie musi wygrać, ale ważne, żeby osłabiła przeciwnika. Niestety Polak traci kolosa, zloty szarżują i pytanie, czy nie za daleko. Chyba jednak jest okej, jest okej. Ryang aż zaczął mikrować intensywnie Wikingami. Brawo Mana, czwarta baza też zagrana.
W końcu Forge'a. Ciekawe, czy dwa Forge'a sobie zafunduje. Na razie jednego. Dobrze, bo Riank nie robi kolejnych ulepszeń, więc no te 1-0 niby jest przewagą, ale na szczęście niewielko. Dopiero teraz Riank robi ulepszenie do pancerza. Kumuluje siły, ale tak samo mana. Mana cały czas dosyła tutaj wojsko. Może wyszarpie awans do playoffów, a Koreańczyk leciał ponad 10 tysięcy kilometrów, o ile dobrze pamiętam dystans z Korei Południowej do Niemiec. No, na pewno ponad 8 tysięcy kilometrów, tylko po to, żeby przegrać w fazie grupowej. A mana, cyk, cyk, 2 godziny niecałe, już jest. No, może jeszcze taksówki, może jeszcze inne rzeczy. Oj, kolos pęka, no i zaczyna się robić niebezpiecznie, bo obrażeń obszarowych nie ma za wiele. Plus taki, że mediwaki też nie mają za wiele energii. Chyba musi cofać. Drugie robo facility, mana się cały czas trzeba i do bitwy, ale nie. Uch, te zloty, ta fanka, tu mana może zawalczyć, on może spróbować, ja to czuję, ja to widzę. No i let's go, jest awantura. Fantastyczna szarża Grzegorza, pięknie go sfankował. Teraz stalkerami i Feniksem w Wikingi, żeby ten jeden kolos już był w zasadzie nietykalny. Kolejny będzie powoli iść przez mapę, fantastycznie mana cały czas na prowadzeniu. No musi! Musi wygrać, coś czuję. Koreańczyk w gigantycznych tarapatach wyciąga SCV do obrony. No genialnie, mana, ten timing się udał. No i brawo. Coś pięknego. Riank w szoku. Wszyscy w szoku. Brawo, mana. Jeszcze tylko nie pomylić się z Fiantem i prawdopodobnie mana zajmie drugie miejsce w grupie. Genialnie. Koreańczyk pokonany. No, jeszcze tam będzie w ogóle klem na Rianga. Też ciekawe starcie. Każde jest ważne. Brawo, naprawdę brawo mana. Ładnie grał. No tutaj jeszcze mamy podgląd, jak to na miejscu wygląda minimalnie. GG. Po lewej Trigger, po prawej Steadfast. No a za nimi czat angielski.